Witajcie moi drodzy. Ciężko mi jest mówić dzień dobry, bo ostatnie dni nie są wcale dobre. Nie byłam jakby w stanie nagrywać filmów ani montować, zaniedbywałam swoje rośliny. Dzisiaj jest niedziela i ogólnie to był taki dzień, że zebrałam się w sobie i na chwilę oderwałam się od wiadomości. Przejrzałam te swoje rośliny, kilka z nich mnie pozytywnie zaskoczyło, dlatego nagrywam dzisiaj odcinek Ulubieńcy lutego, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Pierwsza roślina, która tutaj ze mną jest, to jest ten przepiękny krzaczek zielony, mocno zielony. Zobaczcie na ten kolor, za sam kolor można ją uwielbiać. To jest anginka, czyli geranium lecznicze i ona wisi na tej drewnianej półce w oknie, którą niedawno Wam pokazywałam. I ona od czasu, kiedy ją tam powiesiłam, podwoiła prawie swoją objętość. I to jest strona, którą jest skierowana do szyby, czyli bezpośrednio do słońca. Tutaj mamy tył. Mam wrażenie, że ona w miarę równomiernie się rozrasta i wiadomo, to jest szybko rosnąca roślina, kochająca słońce i kochająca wodę. Bardzo na mnie zrobiła pozytywne wrażenie właśnie tym, jak się rozrosła i jak jej jest tam dobrze. No ma naprawdę przepiękny taki soczysto-zielony kolor, jest zdrowa, taka witalna. No i pięknie pachnie przy poruszeniu listkami. Zobaczcie, jaka gęściutka, ma mnóstwo młodych przyrostów. Bardzo wdzięczna roślina i uważam, że jest naprawdę piękna. Powrót do czasów PRL-u. Troszeczkę styl boho, naprawdę ładna roślina. Kolejna roślina, która tutaj ze mną jest, to jest Philodendron Scandens Lemon Lime. Też stoi na tej półeczce, tylko że na białej w salonie. Też Wam go pokazywałam ostatnio i on po prostu na tym zachodnim oknie obsypał się masą nowych przyrostów, powplatał się w tą półkę. On tak rośnie trochę do góry, nie mogłam go dzisiaj wyplątać z tych żyłek, na których wisi półka. I on jest tutaj cały dookoła obrośnięty takimi kaskadowymi serduszkami. Jest pięknie lemonkowy, a te najmłodsze liście są w kolorze takiego pomarańczowego, miedzianego koloru. Tutaj w tą stroną jest obrócony do słońca. I po prostu te serduszka limonkowe się wylewają z doniczki. Naprawdę przepięknie rośnie. Trzecia roślina to jest maluszek. To jest maluszek, którego zakupiłam na Black Friday, czyli to był jeszcze październik ubiegłego roku. No i już temu starcowi nie dawałam za dużo szans, ponieważ poprzednie starce niestety przelewałam albo przesuszałam. Tutaj od góry on niestety mi troszeczkę wyłysiał, ale tutaj też możecie zobaczyć, jak on u mnie fantastycznie urósł. Ma masę nowych przyrostów. I naprawdę z taką dumą na niego patrzę, że się tak ładnie przyjął. I naprawdę te nowe, malutkie kuleczki bardzo cieszą. On się tutaj rozgałęzia jak szalony. Zobaczcie, jak tutaj ma dużo tych młodych gałązek także. Tu coś mi się niestety ususzyło, no ale nic z tym nie zrobię. Będzie trzeba to usunąć. Daję mu szansę do rozrastania, może go od góry będę zagęszczać niedługo. Ta roślina naprawdę mnie pozytywnie zaskoczyła. Żeby małemu starcowi nie było smutno, to mam tutaj kolejnego maluszka i jest to begonia boomer. O tej begonii Wam opowiem z przybliżenia. Sami możecie zobaczyć, jeżeli ktoś lubi begonię, jaka to jest urokliwa roślina. Ja ją kupiłam na mikołajkowym kiermaszu Hopa, więc możecie sobie pomyśleć, jaki to był krótki czas. Ona była dwa razy mniejsza i naprawdę ładnie rośnie. Niestety miała jeszcze małą sadzoneczkę, która przy przesadzaniu mi się nie przyjęła, no ale ta większa sadzonka rośnie super. I powiem Wam, że ją po prostu lubię. Lubię jej takie błyszczące listki. Ona już od tyłu powoli zaczyna przybierać taki bordowy kolor. Uważam, że jest to bardzo ciekawa begonia. Cieszę się, że ją sobie hoduję od maluszka i naprawdę bardzo ładnie rośnie. Nie wymaga jakiejś ogromnej ilości wilgotnego powietrza. Radzi sobie w 50%. I zanim przejdziemy do piątej, ostatniej rośliny, chciałabym Wam bardzo podziękować za super, ogromny odzew pod filmem z rozdaniem i z Q&A. Pojawiła się masa pozytywnej energii, masa pozytywnych komentarzy. Naprawdę bardzo Wam dziękuję za tyle miłych słów. Oczywiście wyniki rozdania już zamieściłam w opisie pod tamtym filmem. Tutaj dostaniecie linka. Nagrody roześlę jutro, czyli w poniedziałek. Jeszcze raz wielkie, wielkie, serdeczne dzięki
I jak myślicie? Kolejne rozdanie robimy na 10 tysięcy. No ale teraz przechodzimy do piątej, ostatniej rośliny. Nie będzie to już maluszek. Dużo większy okaz. I to jest jedna z roślin, z których naprawdę jestem dumna. Ponieważ wiecie, ja z chojami tak do tej pory średnio się dogadywałam. Jeszcze się ich uczę, natomiast i ja wiem, że choja australisiliensis to jest jedna z łatwiejszych. Ale nie zawsze. Są osoby, które mają doświadczenie z chojami, a ta roślina i tak im pada. No i to jest choja australisiliensis, którą ja kupiłam w zagajniku i mogliście ją obejrzeć w tym unboxingu ze Stindapsusami. I ona nie miała w ogóle wypuszczonych tych wąsów. Tutaj dotąd, tutaj od tych dwóch liści to jest wszystko nowe do góry. I ona wystrzeliła naprawdę przez te dwa miesiące jak szalona. Stoi pod lampą, to fakt. Pnie się ku tej lampie. Oplata się nawet wokół innych roślin. Tutaj też mi było ją z trudem odplątać. I jak dobrze wiecie, te młode listki tutaj są bardzo mocno czerwone. Ten barwnik właśnie jest zależny od ilości światła. Najpierw jest wypuszczany taki długi pęd, a później z tego pędu idą najpierw takie tycie malutkie listki, jak tutaj. No i później one rosną większe i większe. I jest to choja z taką wewnętrzną wariegacją, która ostatnio naprawdę mi się bardzo podoba. I ciekawostka z tą piękną choją jest taka, że ona przyszła do mnie bardzo mocno przelana, jeżeli pamiętacie. Ta doniczka była tak mokra, że aż papier przesiąknął, w który była zapakowana. Natomiast ja jej od tamtej pory w ogóle nie przesadziłam, nawet nie wyczyściłam jej liści. I ona po prostu sobie tak znakomicie poradziła. Gorzej jest z tą choją tricolor, którą udało mi się mimo wszystko odratować, ale znaczna jej część poszła niestety do kosza. Ale to Wam wszystko pokażę podczas aktualizacji, ponieważ już wkrótce pojawi się aktualizacja roślinna, pojawią się wszystkie zaległe unboxingi i przesadzanie, które ponagrywałam. Część filmów jeszcze muszę zmontować. Nadal chcę się z Wami dzielić moją zieloną pasją. Oczywiście, że tak nie zniknęłam. Chciałabym poznać Wasze zdanie na temat tych roślin. Czy mieliście z nimi do czynienia, a może macie je w swojej kolekcji? Jak Wam rosną, a może nie rosną? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Na tą chwilę się z Wami żegnam, ale mam nadzieję niedługo. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.